na światowych rynkach finansowych został wywołany kryzysem instytucji finansowych i inwestycyjnych, instytucji ubezpieczeniowych na rynkach amerykańskich. Na szczęście Urząd Komisji Nadzoru Finansowego w Polsce, powołany i zintegrowany w znacznej części za rządów premiera Jarosława Kaczyńskiego, w sposób komplementarny zajmuje się oceną ryzyka rynków finansowych. Daje to w dużej części rękojmi tego, że Polska nie odczuje tak dolegliwie kryzysów jak nasi zachodni i wschodni sąsiedzi w Europie. Okej.